Bractwa Krakowskie Graffiti i Krakowskie Bractwo Grodzkie podsunęli nam taki pomysł, że była kiedyś taka formuła turniejów kwiatów, bardziej dworska niż taka typowo bojowa, polegająca na tym, że każdy rycerz posiada określoną liczbę kwiatów, akurat u nas po 3 kwiaty na rycerza, i ci rycerze, walcząc w różnego rodzaju konkurencjach, odbierają sobie te kwiaty i przekazują je swoim damom. I de facto turniej wygrywają tak naprawdę damy, nie tyle sami rycerze. Cały turniej jest próbą rekonstrukcji turniejów XV-XVI wiecznych, które opierały się na takich zasadach, że przeciwnicy wyzywali się nawzajem do walki. I w tym momencie używamy mieczy długich, których używamy oburącz. Są to turnieje, które polegają na tym, że polem trafienia jest całe ciało. Jedyne, czego nie stosujemy, to są sztychy. Oprócz tego w tym turnieju akurat wykluczyliśmy także różne kopnięcia, rzuty zapaśnicze oraz dźwignie, dlatego że jest to turniej stricte rycerski i staramy się robić czysty fechtunek tutaj. Po turnieju rycerskim w Barbakanie odbył się pokaz tańców dawnych. W średniowieczu nie spisywali tańców, pokazywali je, szczególnie te niższe warstwy, po prostu przekazywały je sobie, tak jakby z pokolenia na pokolenie pokazywali. Tańce w ogóle średniowieczne wywodzą się od takiego korowodu. Wyżsi stanem tańczyli, tak jak mówiłam, na dworze przy uczcie. Kiedy się wchodziło, nie przedstawiało się poszczególnych osób, tylko ta osoba po prostu przed wysokim stołem tańczyła, kłaniała się, wchodziła kolejna. A ludzie średniowiecza tańczyli, starali się tańczyć jak najwięcej i jak najczęściej, ponieważ to był dla nich też rodzaj flirtu z drugą osobą, gdzie nie za bardzo zawsze średniowiecze to było mile widziane. Dzisiaj jest szczególne wydarzenie dla małych rycerzy, czyli dla dzieci, które są zainteresowane kulturą rycerską, które przyjdą z własnym rycerskim ekwipunkiem w uzbrojeniu rycerskim. Będą miały okazję wziąć udział w konkursie Mały Rycerz. Na pewno jest to idea warta upowszechnienia, żeby jednak propagować tą naszą historię. Wiadomo, dzisiaj mamy do dyspozycji różne animacje filmowe, gry komputerowe, ale to jednak nie jest to. Takie żywe zetknięcie się z historią, dotknięcie zbroi, miecza, nawet przez dziecko, no jest czymś innym niż oglądanie tego w telewizji.